grając w judo, no niestety no nie ma możliwości startowania sobie tak dla fanu. A tutaj niestety jest historia taka, że mam zawodników, którzy mają po 50 lat i startują ze swoimi synami, którzy mają tam powiedzmy 13-14 lat. Jadą razem na zawody, razem spędzają ten czas. No myślę, że to jest taki zupełnie inny system, który teraz funkcjonuje. Raczej ojciec nie pojedzie na mecz pograć w piłkę, na ten sam mecz piłkę tego samego dnia ze swoim synem i po prostu spędzać czas na macie, rywalizować czy tam na boisku. No nie ma czegoś takiego. Tu jest niestety, znaczy tu niestety, tutaj mamy niestety tą możliwość. I że ojciec z synem ojciec może synem, na jednym macie, tak, trenować. Dokładnie. Tak, i szlifować i formę. Dokładnie, szlifować, przychodzić razem do miejsca trenowania. Już nie mówię, że to w jakiś sposób może być lepsze czy gorsze, ale no tak naprawdę dzisiaj naprawdę sporty walki stoją otworem dla wszystkich, tylko i wyłącznie dla tych, którzy chcą, znaczy dla wszystkich, a ci, którzy chcą, to mogą naprawdę zajść bardzo, bardzo daleko, a ja, jeżeli jest ktoś, kto przejawia takie chęci, zawsze chętnie pomogę i stanę na wysokości zadania, bo jako trener i zawodnik wiem przez tyle lat, co przechodziłem przez te wszystkie tak naprawdę meandry trenowania i startowania i wiem, co potrzebno takiej młodzieży, młodym ludziom. Sam tego nigdy nie miałem, więc wiem jakie bariery stoją i chętnie zawsze pomogę, nie? Mm-hmm. No to faktycznie widać, że jesteś, można powiedzieć, takim trenerem kompletnym, no bo nie dość, że występujesz, sam bierzesz udział w zawodach, o czym mam nadzieję zaraz nam opowiesz, to i trenujesz tutaj podopiecznych i to w bardzo szerokim, że tak powiem, rozpiętości wiekowej. A powiedz mi, może zacznijmy od sukcesów twoich podopiecznych. No to co mogę powiedzieć? Największe? Największe sukcesy? Na pewno parokrotnie mistrzowie Polski. Parokrotnie mistrzostwa Polski zdobyte przez nich, mistrzostwa gdzieś tam na zagranicznych imprezach. Jeszcze takiego spektakularnego sukcesu jeszcze w tej chwili nie było, ale będzie. To jest kwestia czasu. Z tego, co ja zauważyłem, to bo też obserwuję to oczywiście od jakiegoś czasu, to ta twoja szkoła, oprócz tego, że jest bardzo związana ze sportem, z odnoszeniem sukcesów, to ma też związek pewnie z jakąś filozofią życiową, bo widzę, że ty i twoi zawodnicy, oprócz tego, że praktycznie udzielają się sportowo, odnoszą sukcesy, trenują, to mają jeszcze coś oprócz tego, coś więcej. Że nie jest to zwykłe, wiem, jakbym powiedział, mordobicie, zwykłe. Tam chodzenie na siłownię, pompowanie, dopieszczanie się przed lustrem, jakiś kult ciała, nie wiem, ale coś więcej. Jest w tym coś, jakaś taka cząstka czegoś, chyba trudniej to opisać, ale... No na pewno w jakiś sposób jest to styl życia, no sportowca, sportu walki, styl życia i tu niestety no, przegrana zawsze będzie i czy wygrywamy, czy przegrywamy, tak naprawdę cały czas musimy starać się zachować tą równowagę, a to co powiedziałeś, że coś innego, to tak, no my, ja myślę, że taki prawdziwy sport walki to powinien się cechować takimi postawami jak rycerze w średniowieczu, czyli no, nie bijemy słabszych, pomagamy słabszym, kodeks rycerski dokładnie, wojownika. Tego mi brakowało, może już nie takiego wojownika, ale raczej bym tutaj odwoływał się do tego, co mieliśmy kiedyś, zresztą ja tak byłem uczony, pozdrawiam moich nauczycieli od historii, no ten kodeks rycerski na pewno w dużej mierze ma znaczenie, no bo powiedzmy sobie szczerze, no ja bym nie trzymał człowieka, który by przychodził na matę i wykorzystywałby to poza matą. No tak. Ktoś, kto jest niekoleżeński, ktoś, kto jest nastawiony tylko i wyłącznie na indywidualizm, no nie znajdzie u nas miejsca, nie? Bo choćby organizacja zawodów, choćby rzeczy, projekty, w które się angażujemy, no to niestety ja sam tego nie zrobię. Jako trener, jako działacz, jako zawodnik, no nie jestem w stanie tego wszystkiego pogodzić i mam ludzi, którzy się w tym realizują, tak? Aktywizują się w jakiś sposób jako działacze też klubu, pomagają i dzięki temu też idziemy dalej wszyscy razem.
No a tak jak powiedziałem, no jeżeli są osoby, które w jakiś sposób nie są jakieś ustawieni, nastawieni na wzajemność i na wzajemną pomoc, no to się po prostu rezygnują, nie idą, idą gdzieś indziej. Ja myślę, że chyba ta wzajemność nas buduje jako społeczeństwo, jako w ogóle osoby rozumne, więc chyba samo przez się rozumie, jakby rozumiemy to, że w moim klubie no raczej paczka musi być zgrana i raczej są rozumne osoby niż nierozumne, o, tak bym to powiedział. I dlatego też no może też w jakiś sposób ta filozofia się przejawia i ten kodeks rycerski jest jakiś tam przeze mnie emanowany i wpajany tym chłopakom, którzy trenują, bo ja myślę, że czasy idą ciężkie i tych wartości będzie coraz mniej, ciężko będzie gdziekolwiek znaleźć. Mówisz o deficycie, tak? Takich wartości, że brakuje takich pozytywnych wartości, o których mówisz, wynikające z kodeksu rycerskiego. Na przykład. No, ja nie chcę tu jakby gdzieś tam szeroko wychodzić poza jakieś tam takie normy, ale no, ludzie mają coraz mniej czasu, tak? Dzisiaj największym wartością jest czas. Nie? Już nie tak jak kiedyś pieniądze, czy tylko dojście do jakichś tam dóbr materialnych, to chyba myślę, że najbardziej cenny jest dzisiaj czas i ci rodzice też nie mają czasu na to, żeby wychowywać swoje dzieci i no może być ciężko, nie? Także takie kluby sportowe, sportu walki, takie kluby w ogóle mają duże, ja myślę, że w społeczeństwie pełnią role, które jeszcze się nie zauważa, ale przypuszczam, że będzie się to, że to po prostu te kluby, które są tworzone, będą na pewno doceniane w przyszłości, ale to niestety o czym trzeba mówić i uświadamiać po prostu społeczeństwo i ludzi rządzących, którzy są odpowiedzialni za nas w jakiś sposób, żeby no, te walory były cały czas kultywowane, nie? Bo ja nie wyobrażam sobie, ja miałem też w przeszłości trenerów, którzy mieli swoje zdanie, byli charyzmatyczni, no i nie chciałbym w jakiś sposób wstydu im narobić, nie? Także... Ale to, co mówisz, Max, o tych przekazywaniu wartościach przez kulturę fizyczną, bo poniekąd... Dokładnie. To jest element kultury fizycznej, prawda? To nie jest nowe zjawisko, bo na początku XX wieku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborami, bardzo prężnie działały towarzystwa gimnastyczne Sokół, które też takie towarzystwo było w Mosinie właśnie w tym czasie i oni tam uczyli właśnie poprzez kulturę fizyczną tych właśnie wartości, o których mówisz. Tak, tylko że zgadzam się z tą w 100% i te ogrody jordanowskie, które też były tworzone i w Poznaniu i gdziekolwiek, były wtedy, tak? To też chyba, o ile się nie mylę, jest taki problem, który był z młodzieżą, z którą nie było co zrobić, nie? Po II wojnie światowej. Brano ich, tych młodzież, która się po prostu szlajała, walczyła, nie miała co ze sobą zrobić, no to w tym okresie chyba, o ile się nie mylę, bardzo mocno były rozwinięte jakieś tam wojskowe szwadrony czy coś w tym stylu, no nie wiem, już nie do końca. Towarzystwa sportowe poprzez do wojska się brało tych młodych ludzi. Tak. A teraz po prostu no raczej ta służba wojskowa została też zniesiona, więc jakieś tej dyscypliny przede wszystkim, bo to też no, kodeks rycerski, tak mówimy bardzo ogólnie, ale ta dyscyplina, która też wynika ze trenowania sportów, czy też w ogóle sportu walki, no to jest jedna z podstawowych rzeczy, a to o czym powiedziałeś o tych towarzystwach, no ale to zostało zatracone przecież, no przecież ja nie przypominam sobie, że za czasów moich, raczej w latach 90., kiedy dorastałem, żeby były jakieś orliki albo takiego inne rzeczy, które są teraz tworzone, tak? Sami sobie robiliśmy w tym czasie. Właśnie, to też chciałem powiedzieć, no dziesiątki razy była budowana bramka i pewnie setki razy była ona burzona, więc
i jeszcze wielokrotnie była łamana i burzona pewnie przez jakichś obcych najeźdźców, także... Albo przerabiana na coś innego, jak surowiec był potrzebny. O właśnie, na chrust i na ognisko, także... Na przykład. No, nie, no to jest... teraz dopiero ta... tak naprawdę powstają te orliki i tak na, myślę, że ta Polska się w ogóle zupełnie w innym, na innym szczeblu będzie się rozwijać, ale też pamiętajmy o tym, że sport na takiej wyższej randze to jest tak naprawdę promocja dla kraju, tak? Możemy zauważyć, tutaj mam kilka medali z organizacji UAE. Właśnie, cieszę się, że do tego płynnie przyszliśmy. UAE. Nie mogę się doczekać, kiedy mógłbym zapytać cię o te medale, które nam tutaj przyniosłeś, próbkę swoich osiągnięć. No to już powiem tylko tyle. No tutaj mam kilka medali z zagranicznej organizacji UAE, czyli United Abu Dhabi Association. World Professional Jiu-Jitsu Championship, Sheikh Abu Dhabi z Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaczął trenować brazylijskie jiu-jitsu i submission fighting, czyli bez kimon, któryś tam z tych szejków w Stanach Zjednoczonych. No i tak się zakochał w tej dyscyplinie, że no w tej chwili lobbuje jako jedyna osoba chyba na świecie do tego, żeby jiu-jitsu stało się sportem olimpijskim, i tak też będzie w 2020 jako sport pokazowy. Aha, najprawdopodobniej. Na dokładnie nie śledzę aż tak tych spraw, ale też i co mogę powiedzieć, no i żeby zabłysnąć i jakby rozsławić trochę to Abu Dhabi, te Zjednoczone Emiraty Arabskie, wprowadzono system cały, trenuje się jiu-jitsu w szkołach, oni też osiągają sukcesy, z synem szejka walczyłem sam na jednym z Grand Slamów, tam niestety przegrałem jakąś tam małą przewagą. Także no, sport też, pamiętajmy o tym, na najwyższym poziomie jest promocją dla kraju. I to też trzeba powiedzieć, bo jeżeli kraj, jakiś sportowiec z jakiegoś kraju zdobywa sukcesy, to znaczy, że w tym kraju się dobrze dzieje. I o tym trzeba też mówić, bo powiedzmy sobie szczerze, no, są sporty, które są bardzo mocno dotowane, a niestety na zagranicznych imprezach Skutki marne. Nic się nie stało, Polacy. I tutaj będę totalnie, przyznam się i zrobię, powiem całą prawdę, jestem totalnym hejterem piłki nożnej. Także, jeżeli słuchają nas jacyś jestem kibicem dobrej piłki nożnej, ale złej piłki nożnej jestem hejterem. To może kiedyś zaprosimy jakiegoś zawodnika piłki nożnej i odniesie się do twojej wypowiedzi, ale bardzo chętnie się z nim spotkam. Jestem kompetentny, żeby nawet zaproszę go na trening. Może nawet zrobimy tak, że ja wystawię swoją drużynę Invictusa i oni wystawią swoją i zobaczymy, jaki będzie wynik. Możemy grać w nogę, tak? Możemy grać w nogę, nikt nikogo nie będzie faulował, ale mogę poręczyć, że będziemy gryźć trawę, a oni będą uciekać. Może, nie, żartuję. Może po prostu zajadłość, która po prostu emanuje ze sportów walki i z tych ludzi, którzy chcą coś wygrywać, a ja nie widzę zajadłości po piłkarzach. Także może ktoś podejmie tą rękawicę, która to została rzucona. Korek, może korki ktoś podejmie. Dokładnie. Ale jest to na pewno inny rodzaj sportu. Ale skupmy się na jiu-jitsu, no bo generalnie tym jesteś ekspertem, zdecydowanie. Co oznacza w ogóle słowo jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Mhm. W skrócie można powiedzieć miękka sztuka, czyli umiejętność obrócenia siły przeciwnika przeciwko niemu, ustąp, by zwyciężyć. Jiu chyba znaczy misterny, łatwy, w jakiś łatwy sposób, misterny, jitsu, jiu znaczy sztuka, jitsu, misterny, także taka misterna sztuka, łatwa sztuka, no jest to sztuka walki, która przerodziła się już w jakiś czas temu w sport walki, tak, bo pamiętajmy o tym, że to też jest sztuka walki, która była bardzo mocno propagowana do 50-tych lat.
naszego... W Polsce czy na tak, świecie? Tak, w Polsce, na świecie Polacy byli bardzo, bardzo mocno rozwinięci, jakbyśmy gdzieś tam poszukali. Ja się interesowałem historią jiu-jitsu, no to do 50 roku, ze względu na to, że w 55 albo 53 były pierwsze zawody judo, przedtem jiu-jitsu nie było zawodów i weszło judo i wyparło jiu-jitsu, a teraz odwrotnie, jiu-jitsu wypiera judo, jest dużo bardziej popularne, jiu-jitsu bardziej dostępne, zresztą partyzanci trenowali jiu-jitsu w lasach i kiedyś to trenowała też elita, arystokraci, wojsko, policja, bardzo mocno, zresztą do dzisiaj jest trenowane, także no, bardzo szeroko rozwinięte. Kolejna sprawa, mieszane sporty walki dzisiaj bez jiu-jitsu, bez parteru, bez brazylijskiego jiu-jitsu nie ma możliwości zaistnienia, także jeżeli jest jakiś zawodnik, który nie trenuje brazylijskiego jiu-jitsu, no to w MMA, startujący tak. W MMA, to no niestety... To ważny argument. Tak, bardzo. Tego typu. Dokładnie. To powiedz mi, jak wygląda taki pojedynek, taka walka właśnie w jiu-jitsu? Walka zaczyna się ze stójki, czyli stają zawodnicy, tak jak w judo, natomiast nie są punktowane rzuty, tak jak w judo, czyli te piękne ruchy, piękny rzut, ponieważ no, cała walka w jiu-jitsu toczy się w parterze. Dużo bardziej skuteczne jest ten zastosowanie technik w parterze i ta cała jakby historia i styl walki polega na tym, że mniejszy zawodnik, mniejszy przeciwnik jest w stanie, oczywiście jeżeli tamten nie zna ten brazylijskiego jiu-jitsu, no to jest w stanie sobie z nim poradzić, tak? Umiejętnie zastosować mu jakąś dźwignię, duszenie czy blokadę. No i walka zaczyna się z góry, przechodzi do parteru, w parterze punkty, jeżeli chodzi o sportowe jiu-jitsu, punkty za przetoczenie, jeżeli ten z dołu przetoczy i znajdzie się u góry, dostaje za to punkty, też pozycje punktowane, dosiad za pleców, kolano na brzuch. No i walka toczy się albo do poddania, albo do przewagi punktowej. Kończy się czas. A jaki jest czas walki? W czarnych pasach 10 minut. W białych pasach 5, w niebieskich 5-6, w purpurowych 7, w brązowych 8 i w czarnych 10. I ile rund? No, jedna runda i system pucharowy zależy od tego, jak to wygląda i walka toczy się dalej, także... Aha. Także, no nie jest to lekki sport, tak? Trzeba sobie powiedzieć i każdy, kto startował w jakichkolwiek sportach walki, to wie, że o tym, że nie ma nic gorszego niż opór przeciwnika, a w jiu-jitsu mamy to już namacalnie, bo jest to walka toczy się w krótkim dystansie na kontroli przeciwnika i... Czy to jest bolesny sport walki? Nie. Właśnie to, co powiedziałem, że można odklepać, można zakończyć walkę i tak naprawdę nic nam się nie dzieje, nawet nie mamy poodzieranej twarzy. Możemy na drugi dzień śmiało iść do pracy. I tak też często jest, bo trenują dzisiaj lekarze, ludzie, prawnicy, także przychodzą sobie się poprawić swoją kondycję i mogą śmiało się w jakiś sposób realizować. Powiedz mi w takim razie, gdzie mieszkańcy naszego regionu, Mosiny, Puszczykowa, będą mieli najbliższą okazję obejrzeć walkę jiu-jitsu? Świetnie, że o to zapytałeś, ponieważ najbliżej w tej okolicy będą w samej Mosinie, na ulicy Krasickiego w Nowej Hali 19 maja podczas Dni Mosiny, w niedzielę turniej dla juniorów i dla dorosłych, natomiast tydzień później, 25, turniej dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny, jak rozumiem. Oczywiście, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Na pewno walki będą widowiskowe. No i co mogę powiedzieć, no chyba turniej, nawet o ile się nie wiem, bo to jest Mistrzostwa Polski, a turniej będzie już przybierze rangi ogólnoeuropejskie, bo zapowiedzieli się zawodnicy z innych krajów, także my jesteśmy otwarte, są otwarte zawody, także. Gdzie mieści się siedziba twojego klubu? Treningi odbywają się w Mosinie przy ulicy Szkolnej 1, też w budynku OSIR-u. Tam mamy salę. Trenujemy tak naprawdę we wtorki, w czwartki i w soboty.
Na razie jest tylko tyle godzin, ale tak naprawdę zacząć można od 6 roku życia w naszym klubie do momentu 50-60 lat, także mamy też 50-latków, którzy przychodzą z chęcią na matę i świetnie walczą i tutaj jiu-jitsu naprawdę można zacząć w każdym wieku, nie ma z tym problemu, nie? Trzeba mieć jakieś predyspozycje, żeby uprawiać ten sport? Chęć. Wystarczą chęci. Wystarczą chęci. To mi się podoba. Chęci, wystarczą chęci, predyspozycje. No co, no, na pierwszy trening wystarczy mieć klapki, koszulkę i spodenki. I tyle, i chęci, i dobry uśmiech, i po prostu przyjść i trenować. Z czasem wiadomo, no, w kimonach się też trenuje, bo i jiu-jitsu można trenować i w kimonach, i bez kimon. Więc można przyjść, zobaczyć sobie i śmiało może trenować. Jeżeli kogoś nie stać, z klubu też mamy, dajemy kimono, także jak ktoś nie ma, kogoś nie stać na to, żeby kimono po prostu sobie zakupić, to może dostać, może przyjść. Czyli każdy może przyjść, każdy może sprawdzić, każdy dokładnie może przetestować, zobaczyć, czy mu się spodoba. Dokładnie, jesteśmy otwarci dla wszystkich. Są osoby, które też nie mają na to, żeby opłacić składki. My jesteśmy otwarci, a nikomu jiu-jitsu zawsze będę każdemu udostępniał i zawsze będę otwarty na ten sport, bo wiem, jak on zmienia i wiem, jak wyprowadza ludzi na prostą. Myślę, że nie ma nic lepszego niż przyjść i posiedzieć sobie, potrenować z kumplami na macie i no i co, no, prawda jest taka, że każdy mężczyzna zawsze lubi komuś tam coś zrobić, więc nie ma nic lepszego niż wziąć kogoś udusić, nie? W cudzysłowie, oczywiście, nie? Trzeba odklepać, nie? Także cechy są, no wyładowujemy się, no jesteśmy mężczyznami. Można to zrobić legalnie, na macie. Tak. I bezpiecznie. Bezpieczny sposób, tak. I mieć z tego satysfakcję. Lepiej w ten sposób wyładować się niż rzucać kamieniami, nie? Ja myślę, że każdy mężczyzna lubi po prostu rywalizację chyba, nie? Że to jest taki... No, zgodzę się, na pewno. Tym bardziej, że no mówię, no tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś kiedyś nie przegrał, nie? To na każdym treningu jest tak, że wygrasz i przegrasz. I pomimo tego, że możesz mieć słaby dzień i dostać wciery, to możesz za chwilę następny dzień przyjść i odgryźć się tym samym osobom. I tu niestety tak jest, nie?